Co? Bo mi się wymarzył pierścionek z brylantem. Kupiłbyś mi taki... Po co ci pierścionek z brylantem? No, że wiesz, zaręczynowy. Z brylantem, tak? Dobra, masz to samo, sobie zrobisz brylant. A później pogadamy o pierścionku. Ale Kitek, to nie są prawdziwe diamenty. Jak to nie? Prawdziwe przecież pisze. Jest napisane po pierwsze, a po drugie, to wygląda jak żywica. A ja już kiedyś robiłam laboratorium ufinki na tym filmiku. No ale dobra, zobaczmy. Chyba, że faktycznie wyhoduje tutaj swój własny diament. Wow, ile tego? Ale diamentu nie widzę. Wow, jaka mega foremka! Sztosik! Jeśli lubicie biżuterię, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Okej. No i co ja mam zrobić? No musisz tam zrobić pierścionek! Ale moment, tutaj nie ma pierścionka! No będziesz musiała sobie dorobić jeszcze pierścionek, tu masz tylko brylanciki. Tak się składa, że się dobrze wyposażyłam. Po ostatnim odcinku i sama sobie kupiłam foremkę do pierścionków. A chyba, że tu jest, skąd ty masz foremkę do pierścionków? Przygotowałaś się wcześniej! Totalnie tego nie przewidziałem! Dobra, postaram się wszystkich zasad BHP przestrzegać. Wykładamy rękawiczki. No były w zestawie. Serio, w zestawie były rękawiczki? No tak. Szalony naukowiec Muffin Art! Lepiej nie. W zestawie były dwa barwniki, ale ja mam z wcześniejszego filmiku więcej barwników, tylko nie wiem, czy są jeszcze zdatne do użycia. Czy jeszcze działają, tak? A, mam nawet taki w proszeczku, więc chyba go weźmiemy. Tu jest żywica, utwardzacz, foremki, no i mamy cały zestaw. Zaczynamy! Ale nie masz pomocnika, czekaj! Dzisiaj pomoże ci Charmander. Ander, wybieram cię! No co ty? To są pierścionki! No poczekaj, bo teraz miał Charmander wskoczyć. Magia montażu! Ja zacznę od wlania dokładnie takiej samej ilości żywicy i utwardzacza do tych kubeczków. O nie, to jest zatkane. Mówinka, trzymaj okulary, będziesz szalonym naukowcem, tak jak chciałaś. Oraz drugi, ale są brudne całe! To są ochronne. Nalewamy. Finka rozlewa dziwne substancje. Proszę powiedzieć, co jest w kubeczkach? Musi być ich równo, żywica i utwardzacz. Czy jest równo? Zdecydujcie. Moim zdaniem nie. No przestań, mój telefon nawet potwierdził, że Charmander, potwierdź, nie jest. No to Charmandera stanie, nie moje. I teraz w trzecim kubeczku magicznie łączymy obydwie. Cia. Mogłaś do jednego wlać? Taka instrukcja, ale robię według instrukcji. Finka. I teraz mieszu przez dwie minutki. Mówika, złoty czy srebrny pierścionek? Szybko. Złoty. No to trzymaj złoto. Wow. Prawdziwe, to ci mówię. Tak? Jakiż to? Nie oszukałbym cię, prawdziwe. Dziękuję. Skoro mu Finka miesza, mamy dwie minuty. Czemu zegarek jest źle ustawiony? Źle jest! Jest, nie jest 22! Jest 10! Prawda, panie Pikachu? I później się znalazł! I nawet chomi się na swoim miejscu. Co ty teraz robisz? Chcę zrobić dwa kolory, więc muszę rozdzielić na dwa miejsca. Okej, słuchaj, ja w międzyczasie byłem w sklepie, u jubilera byłem. No i słuchaj, i kupiłem ci pierścionek zaręczynowy, proszę cię bardzo. Nie jest z automatu, proszę cię, to jest zaręczynowy. Wcale go stąd nie wyciągnąłem, tak wcale nie było. Nie ufajcie mu, Fince. Dobra, widzowie, chwila uwagi, bo tutaj będzie się działa magia dosłownie. Połączyłam już to z barwnikami i trzeba to przelać do tego jakimś sposobem. Trzymajcie za mnie kciuki i koniecznie upewnijcie się, czy dołączyliście do najstarszego filmu na całym YouTube Muffinka i kliknęliście czerwony przycisk subskrybuj. Charizard też poleca. Czyli Charmander. Nie, no to się na pewno skończy źle. To się stuprocentowo, widzowie, skończy źle. Muffinka, nie rozlej tego. Proszę. Jeszcze nigdy nie lubiłam z tego pierścionków. Dostajesz nagannę, Muffinka. Nagannę dostajesz. Gdzie ty masz fartuszek w ogóle? No właśnie, nie mam muffinkowego, nie kupiłeś mi, a walentynki były, mogłeś mi kupić. Muffinka, ej, no bez przesady, już dostałaś tyle prezentów na walentynki. Pora na magiczny pył. Tak troszeczkę, wiesz, wezmę tutaj i na to wyleję po prostu, żeby był taki diamencik. Widzisz, jakie piękne pierścionki ci kupiłem? Zobaczymy, jak one będą wyglądać ostatecznie. Muffinka, będą wyglądać pięknie. O, pięknie. Jak mi schlewiasz. Ale jak tobie? Przecież to ja ci dałem te pierścionki. Ja to robię. Ale ja ci to dałem. A skąd to masz? Powiedz widzom. Ze sklepu? Chyba z Action, ale nie jestem pewna. Pora na zło. O, to o matka, ale strzeliło. Był bardzo zły pomysł, Muffinka. Złotko, o nie, dobra. Już stwierdziło, że tam zostaje. To ja może w takim razie serducho zrobię sobie. A mi też zrobisz pierścionek zaręczynowy? To chyba styl. Co ty zrobiłaś, Muffinka? Zepsułaś wszystko! No Charizard, Charmander, atakuj! Za późno, trzeba w to brnąć. Chcesz sygnę? No masz mi zrobić, no zaręczynowy pierścionek! I co, poradziłaś sobie? Tak, zobacz, ile tych foremek zrobiłam w ogóle. Czaj to, jeszcze wziąłam tą starą z zestawu, który kiedyś mieliśmy na tym filmiku chyba. Tos! No to teraz czekamy 3 dni i będzie wszystko gotowe. 3? No tak, 3 dni! I tak już minęło 72 godziny. Minęło 10 minut!
A teraz? 20. To teraz na pewno już jest. Uwielka, 3 dni, czy ty wiesz, że to jest 3 dni? To są w sumie 3 filmy. No właśnie, więc czekaj cierpliwie. Body oplała. Całowika, masz duże ciasteczka, żeby ci umylić te 3 dni czekania. Codziennie jak zjesz jedno ciasteczko, to tak w miarę, bo chyba są 4 czy 3. Magicznie teleportowaliśmy się w przyszłość, czyli 3 dni później, 72 godziny. Co prawda już mój look kompletnie zmieniłam. Ten filmik możecie już niedługo zobaczyć na moim drugim kanale Kawaii Muffin. W sumie to trzecim kanale, nieważne. Zobaczmy, co takiego nam tutaj wyszło. Spróbujmy je wszystkie wyjąć, ale bardzo ostrożnie. No, ten tutaj brokat się dziwnie zachował. To był pigment i takie faktycznie plamki zostały. Ten motylek... On jest piękny! I on wyszedł piękny. No, motylek jest bardzo ładny. Teraz kwiatuszek. Nie, to nie jest kwiatek, to jest łapka. Tak? Tak! O, no ten pigment zostawił takie kropki, ale nie źle. Zapowietrzyłam się. Jak pierścionki! Właśnie. Pytanie, czy to wyjdzie. Pasować. Błaga. Bałam się, że nie dolałam gdzieś z jakiejś strony. Ale jest okej! Wow! Ale on jest idealny! Jest ładny, nie serio. Spodziewałam się. Za duży. Ale może twój palec będzie lepiej. Okay. O nie, bo ja mniejszych faktycznie nie zrobiłam. Za małe! Poczekaj, mam jeszcze ten! Dawaj, no. Twój sygnecik. Patrz, i będziesz miał taki sygnet i tu cię przykleimy. Co? Co coś takiego będzie. Sygnet z łapką? Tak. Jeszcze zobaczę ten fioletowy. Nie no, powiem wam, na te pierścionki byłam pewna, że nic nie wyjdzie, totalnie. Mam mniejszy. O nie, ale się nie dolał. Tu można coś wkleić właśnie. Wow, ależ to, zobaczcie na tego. Przecież on jest przepiękny. Błyszczy się. Wow, z tym złotkiem jest rewelacja. Z tymi brokatami też, z gwiazdkami. Nie no, jestem oczarowana. Najmniej chyba mi się podobają złote faktycznie. Ale ten fiolet w połączeniu z jakimkolwiek brokatem wyszedł bosko. Ja sobie z tego zrobię wisiorek. Ale czekaj, ja muszę zrobić z któregoś pierścionek zaręczynowy. O nie, on jest za duży na zaręczynowy kitek. No i będziemy musieli zrobić kolejne. No nie. A bym sobie z chęcią przykleiła do niego ta. Wow. Chyba trochę za dużo, nie uważasz? A pierścionek mamy z sklepu Jensi, to jest pierścionek z kolekcji Hani na tym filmiku. Zobaczcie, jak one się błyszczą, normalnie prawdziwe kryształy. Ten złoty tak średnio się błyszczy. Trzeba złączyć, zobacz, no. Tak. Masz klej? Klejem na gorąco. Próbuję jeszcze z fleszem dać. Wow, czuję się, jakbym skarby świata odkrywała. Wow, a patrz na tego. Ale sztosik, zakochałam się w nich. I to jest mój pierścionek zaręczynowy? Tak. Daję temu zestawowi, tym kryształom, foremką, 10 na 10 są prześliczne, podobają ci się kitek? Tak, one są śliczne, ale najbardziej mi się chyba podoba tam fioletowy, ładny ring. Będziesz miał ładny sygnecik, proszę bardzo. A tutaj już mamy sklejone cydenka, właśnie skleiłam je, klejmy gorąco, bo kropelki zbytnie nie wie. Co to czuję się elegancko! Stosik! Tutaj im dorobiłam ogniweczko, żeby były wisiorkami. Patrzcie, jak one się prezentują. Ten jest trochę za duży, ale na kciuka będzie w sam raz. Koniecznie napiszcie, która z tych rzeczy podobała wam się najbardziej. Zostawcie dużo kciuków w górę, a my słodziaki widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa! Muffinka, słuchaj, bo ja mam taką prośbę. No? Czy ty wyjdziesz ze śmieciami? Kitek, zaraz cię palnę! Co? O co ci chodzi? A, bo pierścionek trzyma! Bo to mój jest, nowy! Nowy to jest!